Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy grę w Reinet King League of Legends Story. Ostatnio skończyliśmy na nurkowaniu pajkiem. I tak, odblokowaliśmy sobie tutaj już tą pieczęć. Nikły blask magii zniknął. Za bramą panuje grubowa cisza. Otwórz bramę. Wchodzimy i przeszukujemy dalej wyspy cienia. Chyba właśnie o to chodzi nam w tej chwili. No i od razu walki. To nie wiem, taka grubowa cisza. Ostrożnie, to ciotko jest naładowane. Znów tego barana musimy ubić pierwszego. MF-ka może krytyk? No niestety. Niestety nie. Dobra, on ładuje mglistą bombę. Myślę, że jeszcze możemy sobie odpuścić. Bram może dobije. Niestety nie wpadł w niewidzialność. Kryt? Kryt. Pięknie. I kolejna. Zwykła. I teraz będzie pike, kończymy. To będzie szybka walka. Tylko tu są dwa stage'e. Tego nie zauważyłem. Jest ona pięknie kytywała. Przepraszam. Myślałem, że zmutowałem. Nie, tak nie zmutowałem. Mamy mglistego zabójcę. Trochę wygląda jak Yon. Trochę, ale tylko trochę. Wysysający cios zadaje umiarkowane obrażenia w postaci dwóch trafień i leczy się za zawartość zadanych obrażeń. Krwawa tarcza daje dużą tarczę chroniącą przed obrażeniami i nakłada na siebie krwawą tarczę. Krwawa tarcza trwa, dopóki tarcza chroniąca przed obrażeniami jest aktywna i zwiększa moc ataku o 50%. Ciężki. No dobra. To tak. Braum, standard. Tamta walka była taką przygotowującą, przynajmniej sobie nabiliśmy trochę punktów przeładowania. Niech tak będzie. Nie przeszkadza mi to. Ten się sam chyba będzie bufał tu tarczką. To nie jest dobre. Musimy mu dać klepnięcie najpierw. No dobra. Niech tak będzie. Raczej tego już dobiję MF-ką. Pokaż, jak błagasz. Cyrku też. Dobra, nie zabiję MF-ką. Jezu, jaką to są tarcze. Nie wiesz, co zrobiłaś, babko. Dałaś mu jeszcze większą tarczkę. Babiczka, nie wiesz, co zrobiłaś. Dobra, ale ja. I akurat sobie na tą alejkę trafimy. Nawalamy. Powinniśmy go zabić. Możemy resztę już dobijać bez problemu. Aleja. Nie jesteśmy w ukryciu, cholera. Wiecie co? Mieliśmy tam jakąś umiejętność, która nas wrzucała w ukrycie. Nie ma nic takiego. No dobra, zadamy zwykłe obrażenia. Liczę, że tak, wszedł w ukrycie, świetnie. I cyk, MF-ka dobija. Szkoda amunicji. Nie tyle po twojej tarczce. Krytyk, znowu 217. No Braum ma to w dupie już w tej chwili. Tego dobiją. Akurat MF-ka strzeli w tą. Pike w tego. To już nawet nie ma co się rozczulać, zwykła tym starczy. Jak creepa. To cię nauczy. Jak creepa. O... 75 nie potrzebujemy nawet. 104. Razem na pewno damy radę. Nasz zabójca nawet nie zdążył zaatakować, biedny, no. Rociecz. Dobra, wchodzimy do środka. A w środku płotka. O. Maruder. Takich ten na śniadanie jem, proszę cię. Z Braumem każdy jest bezpieczny. Niszcząca mgła. On sobie da pewnie tarczkę. Dlatego zrobimy to w ten sposób.
Bijemy cię. To jest chyba ten sam, prawda? Tego dotuczemy. 16, no fuck! Dobra, on sobie tak tą bombkę włoży. Jeszcze dwie może włożyć. Przynajmniej jedną. I tak, Brown dostaje, dobra. I teraz zrobimy to w sposób klasyczny. El Clasico. Dobra, już raczej wyjdzie z tej alei, prawda? I ciebie możemy już nawalać w ten sposób. I nawet nie powinien zatkować bytaku. Pokaż, jak błagasz. Brak celów, świetnie. Drugi stack i MF-ka teraz kończy. I pięknie, 1153. Kurde, ale ty piękne kryty walisz. Dostali, co zasłużyli. Masz takie ładne obrażenia. Taką fajną postać zrobiliśmy. A ja byłem tak do niej sceptycznie nastawiony, aż mi teraz jest głupio. Wow, a co tu się tak kręci? Będę wymiotować. Bunt. Dobra, najpierw zobaczmy, co tu jest. Kolejna pieczęć. Czyli Pike musi tu wejść. Opa! Co my tu mamy? Pewnie jakieś walki tu będą, prawda? O, ty tu możesz przepływać! No to już wiem, co musimy tam zrobić w tej świątyni na Kakaburosy. O wiele wyjaśnia. Co my tu mamy? Ta gra się robi coraz bardziej zagmatwana, nie uważacie? Od duchów tą pierwszą odkrycie świata. To co, my tego przeczytać nie możemy? Ej. Lista zakupów. Serio, tego tu nie ma? No chyba tego nie ma. No to niestety chciałem wam przeczytać, ale wam nie przeczytam. O, my tu jeszcze możemy sobie... O kurde, ile pońców. Ja tego nie zauważyłem. O kurde. Elegancko. Z bestiariusza też coś jest, czy nie? Niestety nie. Jakbyśmy sobie chcieli farmić, to mamy pokazane, co z nich dropi. Jeszcze trochę tych przeciwników nie widzieliśmy. Czekajcie, coś tam widziałem? Nie, tam były pokaż szczegóły tylko. No dobra. Ile dostaliśmy przedmiotów? Matko Bosko, Częstochowsko. Co mi to dało? Może to jest w postaciach? Umiejętności? Nie. Runy? Nie. Niestety nie. To co nam to dało? O, tu jest. Księga wiedzy stworzona z myślą o odblokowaniu potencjału drzemiącego w Braumie. Przyznaje Braumowi jeden odłamek runy. No to bierzemy! Loi dwa razy. O kurde. Dobra, nie chciałem tego. Ale dobra, mamy eliksiry. Mamy eliksiry. No to runki, jakie to są runki? Dla Pajka nie ma. Dla Loi są dwie. Więc możemy sobie jeszcze dodać cokolwiek. Gdy poziom spadnie powyżej 30%. Dobra, to jest dla Ilaoi. To jest dla rannego sojusznika, więc wiecie co? Ja bym wyłączył to i dał to. Żeby nie było śmiertelnego ciosu. Albo... Nie, dobra, z Ilaoi robimy takiego healera. Bo to inaczej nie da rady. Większa szybkość, większa moc ataku, szanse trafienia krytycznego, no raczej nie. Ile ktoś brał mu zostanie zatkowany, jego moc ataku zwiększy się o 10% na jedną akcję. To też nie. Dobra. Obronka. Idziemy po tej stronie, bo tu raczej nie było nic ciekawego. No tylko moc i atak.
Jasuo też ma dwie runki. Też może być fajne, kurde. Krytyk. Dobra, idziemy w ten sposób. I MF-ka, kolejny punkcik, który możemy rozdysponować. To jest zwiększenie mocy ataku o 5%. Trafi podpalanie krytyczne. A tu jest coś ciekawego. Kurde, 5% ataku. No trochę to jest. Ale dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie to. Niech stracę. Dobra, no i dzięki temu sobie odblokowaliśmy sporo. Cierpienie astronoma jeden z dwóch. Za 4 dni nadejdzie wielki przypływ, a moje nocne obserwacje są niweczone przez burze i nagłe ulewy. Zrobiło się bardzo gorąco i parno. Nawet świt nie przynosi świeżego powietrza z nadoceanu. Gdzieś nad nami, ponad tym duszącym, ciężkim całunem, zniewalające konstelacje wołają, by ktoś je dostrzegł, odczytał i usłyszał. Zamiast tego budzę się każdego popołudnia przepocony i zmęczony, a kolejne strony dziennika pozostają puste, nie licząc mojej żałosnej historii. Jak mamy przewidzieć przyszłość, skoro nie możemy dostrzec nawet teraźniejszości? To było głębokie. To było głębokie. Dobra, wychodzimy stąd. Tu po lewej stronie również było jakieś przejście, tylko nie wiem, czy to było to pierwsze nasze. Tak, to było nasze pierwsze przejście. Tu kolejne. Te animacje mogłyby być szybsze. Trochę jak loadingi w starych grach. Dobra, i tak, tutaj musimy rozwalić tą pieczęć, niech będzie. Pulsującym, dobra, jeśli uda ci się znaleźć pierścień pasujący do ołtarza, może będziesz w stanie go aktywnić. Dobra, czyli nie jest aktywny. Następstwa 2 z 3. W wiosce jest jeszcze gorzej niż na brzegu. Co prawda na razie obyło się bez przygód, ale wszystko wydaje się zawieszone. Nie znaleźliśmy co prawda żadnych ciał, lecz tubylcy z pewnością nie należą już do tego świata. Wygląda, jakby zostali stworzeni z mgły. Próbowaliśmy z nimi rozmawiać. Niektórzy nawet odpowiadali, ale brzmieli, jakby prowadzili zupełnie inną rozmowę. Znaleźliśmy za to zapasy. Dość drewna i nafty, abyśmy mogli jakoś wydostać się z tego przeklętego miejsca. Problem w tym, że budynek raz po raz popada w ruinę i odbudowuje się. PMH zaczął mierzyć czas. Między każdą dezintegracją mija 1,5 minuty. Musimy wynieść stamtąd sporo rzeczy, więc chyba zabawimy tu kilka dni. Tylko nie mieliśmy jeszcze pierwszej części. Ja coś pogubiłem? Oby nie. Obym nic nie pogubił, bo chciałbym jednak tą historię poznać całą. Skąd mamy wziąć ten pierścień? Ja już czekam, aż będzie jakaś walka odosobniona. No zająć życie, to zaraz tu coś będzie. Na łóżku znajduje się niedbale rzucone, nieruchome ciało mężczyzny. Drga ono sporadycznie, jak gdyby rażone energią magiczną. Na spuchniętej lewej dłoni mężczyzny znajduje się pierścień, który wydaje się absorbować magię z otaczającego go powietrza. Może pasować do ołtarza znajdującego się w poprzednim pomieszczeniu. Odetnij palec serdeczny. Śmiesz zakłócać mój sen? To będzie solo? Nie mam cię na liście, ale nie szkodzi. To solo. Pike, dawaj. I co zrobisz? Ej, przecież jestem nietargetowalny. Halo, czemu ty oszukujesz, dziadu garbaty? Nie rozumiem, co tu się odwaliło. Znam to uczucie. Fajnie, Pike, że znasz to uczucie. Kurde, ale jestem nieukryty. 211. W postaci dwóch trafień. Dobra, to powinno być git. No i fajnie.
Ale na pewno cię zaraz uleczę, bo dostałeś po dupie. Tylko mówię, nie rozumiem, dlaczego gra nie wzięła pod uwagę tego, że no w sumie nie powinni go stargetować. Arogancja nawet po śmierci. Ojek, ty tak nie chojrakuj, bo ty dostałeś też w łeb. Ty głupi duszek zabił. Kacper by cię zabił. Następstwa jedno z trzech. Bogowie, minął już dzień od tej eksplozji. Coś koszmarnego uderzyło w stolicę i zmieniło morza w pełne atramentu. Nareszcie dobiliśmy do brzegu. Co mieliśmy robić? Kończyły nam się racje i nie mieliśmy dokąd uciec. Oczywiście chcieliśmy spróbować szczęścia na lądzie. To nie wina Galufa, że się rozbiliśmy. Mgła na brzegu była ciemna i gęsta. Port jednak pozostał nienaruszony. Wygląda dokładnie tak jak ostatnim razem. Gdy tylko dobiliśmy do brzegu, wrak statku dosłownie wynurzył się przed nami z wody, a dziury w kadłubie naprawiły się, jakby czas zaczął się cofać. Mogę wziąć na siebie odpowiedzialność za tę decyzję, ale nie za tą katastrofę. Bo który śmiertelnik mógłby przewidzieć taki obrót spraw? Diaby wciąż przenoszą dobra na zatopione okręty, które raz po raz wynurzają się, by znów pójść na dno. Potrzeba nam zapasu, musimy ruszyć w głąb lądu. No i mamy pierwszy. Czekajcie, czekajcie. Co tu jest napisane? Magia otaczająca drzwi w tym korytarzu działa po obu stronach. Nie można ich otworzyć. Wracamy do tamtego miejsca z tym posągiem. Mamy ten pierścień, więc otworzymy sobie już tu pieczęć. I mam nadzieję, że Pike już żadnego przeciwnika nie spotka. Serio, przypomina mi to takie stare loadingi w grach. Bo długie są te przejścia. Myśl pierścień. Życie z pomrukiem przepłynęło przez ołtarz. Obraz wyłania się nieukształtowanego półcienia magii, który go otacza. Wygląda to na mapę sąsiednich pomieszczeń. Na mapie znajdują się dwa lśniące kamienie. Jeden w korytarzu, drugi nad sąsiadującymi ze sobą dormitoriami. Naciśnięcie tych kamieni spowoduje zanik zasilanych przez nie barier magicznych. Czekajcie, bo to było tak. Na mapie znajduje się jeden z... Korytarz, drugi nad sąsiadującymi ze sobą dormitoriami. Dobrze zrobiłem. Aha, czyli to nie było żadnej takiej zabawy, tylko po prostu było trzeba nacisnąć. I tam już widzę, jakiś lepszy przeciwnik chodzi. To się znów odpaliło? Oby nie. Oby nie. Dobra, Pajki, idziemy. Bo tu widzowie czas tracą. 18 minuta nagrania. Nurkuj, wyłaź, uciekaj. Może się teraz ten kamień przywalił chyba, co? Dobra, mamy tu naszą całą ekipę. Mewka, ty też ładnie oberwałaś. Może bym cię uleczył, co? Jakimś małym eliksirkiem zdrowia. What do you think? Dobra. O. Dość dużego! Listy kat! Dobra. Wiem, że czas na Brauma. Znaczy w sumie to nie czas na Brauma. Śmierć od tysiąca cięć. Na kogo to wpadło? Zwiększa szybkość o 10% i o dodatkowe 20% za każdego oznaczonego bohatera. Szybki, wyprowadzała taki wyłącznie z alei prędkości. I to co było wcześniej. To tak, on zaraz zaatakuje. Ja bym się ciebie pozbył. Brown, taunt, przepraszam. I przeczytajmy, co daje ten listy kat. Burza duszy zadaje umiarkowane obrażenia magiczne każdemu bohaterowi. Można użyć tylko po śmierci sojusznika. Czyli... Aha! Dopiero jak go zabijemy. Zadaje... Gilotyna. Zadaje duże obrażenia. Zadaje dodatkowe obrażenia bohaterom posiadającym mniej niż 50% zdrowia. Umiarkowane obrażenia magiczne. Ja bym bardzo chciał, żeby on zadawał te umiarkowane obrażenia magiczne, wiecie? Zapytacie dlaczego? To z takiego powodu, że nie użyję wtedy tamtych. Znaczy będzie przynajmniej 50%.
Kurde, nie wpadło. Liczyłem na kryta. Liczyłem na kryta. Pokaż, jak błagasz. No dobra. 176, no. Serio, potężne. Dobra, MF-ka. Zaczynamy rozgryweczkę. Tylko tak, ty dajesz jeszcze klepnięcie na tego panicza. I teraz jak mu przypierdzielisz, to mu trampki spadną. No właśnie, teraz mu przypierdzielisz, aż mu trampki spadną. 900. W sumie nieduża różnica. A tak to Pike dobije na pewno. Niech będzie. Może zużyjemy to. On i tak w sumie mniej niż 30% zdrowia, no. Myślę, że tak możemy zrobić. Uła. To były te magiczne? No to jestem głupi w takim razie. Dobra. I tak w sumie już mamy po walce raczej. Więc daj tą tarczkę. Nie wiem po co, ale no daj. Dobra. No i Pike teraz dostanie więcej goldu. Może to powtórzymy, co? No i fajnie. Ile golda dostaniemy? 147. No nie powiem, ten był taki cwaniakowaty. Idziemy na górę. W ogóle jak ta trasa? O ja pierdzielę. Idziemy teraz do sali wygodowej, tak? Albo Archiwum Akademii. Mamy i tu przejść, i tu przejść. Jak to się wszystko rusza? Próbujemy Pike'iem to zrobić teraz. Wyrwaliśmy go teoretycznie. Z walki. Miasto nam nie ale walka czeka. Jest. Więc nie rozumiem trochę. Powinno nie być jej. Pokaż, jak błagasz. Dobra. Wybrał już tego wal. W losowych momentach czasem spadają FPS-y w tej grze. Lewka. Pamiętaj, co robisz. A dokładniej robisz to. Oni i tak już w sumie zaatakowali, więc możemy śmiało dobić tych. Tego jeszcze walnij z raz. Dobra, no i koniec gry. Już się możesz bronić Braum. To nie wiem, czy tu nie będzie jeszcze jednej walki, właśnie. Prawie 400, ja pierdzielę. Fala ukończona. No dobra, tu już się robi nieciekawie. Nie, MF-kę! Odpierdziel się od niej. To jest nasz main DPS. Dobra, ukrył się. Pokaz mieczy i tarczka na pół HP. Tak też można. No znów zużyjemy 15 many. Ale i tak go nie dobijemy raczej tu 400. Tak to może dobije Pike. Braum, ty, tam tu ich. Bo oni teraz zaczęli hojrakować. Uj, co tu zrobić dalej? Ten już ma drugi stack mgistej bomby. Trzeba go ubić. Trzeba go ubić, cholera. Jezu, to jest piękne. Dobra robota. To jest piękne, nawet Pike się uśmiał. Wiem tą tarczkę. Tych cholerek jeden jeszcze leczy, no. 56. Klepnięcie. No, powiedzcie mi, że to nie jest piękne.
Dostał jeszcze podpalenie. 240. Tobie też musimy zaatakować. No to jest lipa trochę pod tym względem, bo jak on nie jest ukryty, to jego DPS są takie średnie. Dobra, broń się, on zaraz będzie atakować. I zaraz zobaczymy może ulta Pajka. Nie, nie zobaczymy ulta Pajka. A może i zobaczymy ulta Pajka? Zobaczymy ulta Pajka. No to w sumie nie ma sensu. Nie chciałem tego. Ej, w sumie możemy zregenerować manę. Ale nie, chcę zobaczyć ulta Pajka i to tego drugiego. Liczę, że będzie mógł to zrobić. Super umiejętności. 10 trafień, no i tutaj. Dobra. Zobaczmy. O kurde. Dobra. Czyli typowy ult. Ktoś jest zdziwiony? Typowy ult Spajka. I kolejne zdobyte PD. No i nam Iloi na 15 zlevelowała. Co ona tam dostała? Prorok starszego boka, ulepszenie drugiego poziomu. Ale na razie z Iloi nie korzystamy, więc nie chciałbym tracić czasu na to. Zrobię to po odcinku. I tak, to jest przejście do archiwum, tak? I dalej już nie ma przejścia. Tu przejście jest do ogrodów Akademii, więc przejdziemy tędy. Tak właśnie, ups. Idziemy tam, gdzie przejścia nie ma. Logiczne, nie? Częściowa aleatoryczna ksenoglosja. Częściowa, o jest. Wysoka tyczkowata istota mgły pochyla się nad otwartą książką. Nazywasz się Elora? Tak, jestem nią. Skąd znasz moje imię? Ach, więc przybywacie z miasteczka. Rozumiem, szukaliście czegoś konkretnego? Elora patrzy na ciebie z rosnącym zaciekawieniem. Masz jakieś zapasy? Raczej nie. W sumie to tak. Ej, serio? Ona nam sprzedaje miksturki? No bez jej. Dobra, eliksir wskrzeszenia. Może byśmy sobie kupili ze dwa. Ostatnio zużyliśmy. One są po 1000! O fuck, dobra, już więcej nie kupujemy. Gdzie pozostali? Masz na myśli Torusa i Kaprosa? Torus powinien być w pobliżu. Gdy się rozstaliśmy, szukał świecidełek w Akademii. Zaś co do Kaprosa, to nie mam pojęcia. Rozdzieliliśmy się w głąb wyspy. Znalezienie ich nie powinno być trudne. Lepiej już wracaj. Zapewne masz rację. Nie chciałabym, by pozostali na mnie czekali. Bezpiecznych podróży. Jezu, czasem jak gadam tak szybko, to się jąkam. Za sprawą czarnej mgły wypełniającej to pomieszczenie, księgi te znajdują się w dziwnym stanie między rozkładem a konserwacją. Ich tytuły. Krótka historia run. Uwagi dotyczące arkanokracji nie mają już żadnego znaczenia. W przeciwieństwie do reszty sklepu, ta biblioteka, poświęcona w całości magicznym zabezpieczeniom, iluzorycznym barierom i ochronie przed klątwami, została doszczętnie ograbiona. Dobra, a tu co jest? Na skrawku pergaminu leżącego na stole widnieje napis. Pamiętaj, tak jak A, B i C, tak A, P oraz S, natura zaś ponad wszystko. Aps, 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 aps. Pamiętać, aps. A, P, S. A, jeszcze powinno być z kreską. Księgi na tej półce oznaczone jako ulubione dzieła bibliotekarza ułożono starannie i alfabetycznie w przeciwieństwie do reszty Akademii. Być może warto im się ponownie przyjrzeć. Spraw księgi. Chociaż zdecydowana część ksiąg ustawiona na półce nie przykuwa uwagi, po dokładnym przyjrzeniu się stwierdza, że cztery księgi są połączone ze ścianą jakiegoś rodzaju mechanizmem. Przy wyciągnięciu tych ksiąg z półki, półki z drzwi słychać odgłos kliknięcia. Może wyciągnięcie ksiąg w odpowiedniej kolejności wywoła jakąś reakcję? A, P i S, tak? Czyli alamach magiczny, ptaki równin i szarlatanerię i kuglarstwo.
No i już. API jest, tak? No właśnie. To zamknięte. Coś mnie tu oszukały, dziady. A. B. S. T. Wraz z wyciągnięciem ostatniej księgi, z drzwi wydobywa się tępy dźwięk zatrzaśnięcia. Księgi wracają do swojej wcześniejszej pozycji. To nie była odpowiednia kolejność wyciągania ksiąg. Jeszcze raz. A, P i S, tak? A, P. Dobra, weźmiemy to. I to? Czekajcie. Takie, tak i A, P oraz S. Może to i na początku? Zaś natura, natura zaś ponad wszystko. Czekajcie, czekajcie. Taki równiny. To to będzie pierwsze. A, P, S. No jak nie, natura ponad wszystko. Traktat o istnieniu i naturze, tak? Dobrze mówię? Tak, i A, P oraz S. Natura zaś ponad wszystko. Ja coś pomyliłem, prawda? Jeszcze raz. P i S. Nie. Dobra, kochani, ale to i tak już koniec teraz odcinka będzie, więc ja to zrobię jeszcze poza nagraniem i w razie czego to jakoś przyspieszę. Ja tu widzę jeszcze znak zapytania, więc spoko. Tak więc dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.